Drodzy Państwo, witam serdecznie w Kinie Goplana. Mam przyjemność zapowiedzieć wspaniałych artystów, którzy przyjechali do nas prosto z Łodzi, żeby podnieść troszeczkę tutaj Państwa oczekiwania, to powiem, że są to profesorowie, czyli osoby, które na co dzień wykładają w Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Jazzu i troszeczkę nam tutaj podżezują, poczarują i odkryjemy na nowo utwory Grzegorza Ciechowskiego. Myślę, że to będzie ciekawa uczta dla naszych uszu, dla naszych serc. Koncert dedykowaliśmy i dedykujemy panią z okazji waszego święta. Życzymy wszystkiego najlepszego, a dodatkowo przy okazji tych smutnych wiadomości, które do nas napływają, drodzy Państwo, chcemy również w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem dedykować również naszym sąsiadom ze wschodu, z Ukrainy. Jest z nami wolontariusz, można datki przekazywać na rzecz Czerwonego Krzyża. Muzycy też będą po koncercie swoje płyty wręczali za datki, szczegóły przekażą po koncercie. Duet, Bolewski i Tubis wydali dwie płyty. Płyta Lunatyk, to jest ich premierowy krążek, oraz płyta z 2020 roku Bez końca. Z tym cyklem, który przyjechali do nas, czyli Obywatel Jazz, jest to nowy projekt, dopiero go promują. Powstał niedawno, kilka miesięcy temu. Także życzę Państwu miłego wieczoru i miłego odbioru. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo jest nam miło, że poczuliście taką potrzebę, żeby przyjść dzisiaj na ten koncert. Mamy nadzieję, że uda nam się to dzisiaj zrobić. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za przybycie. Halucynacje muszą być. Optycznie będzie dobrze na monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film. O, mamy więcej nic. Fatamorgany pięknych dni. Misje swoje pełnią skrycie. Na satelitach gwiezdny pył. Dalej emitujcie film. Kolory chore będę śnił. Wymioty złote wydobywam z ust. Halucynacje muszą być.
halucynacje muszą być. Optycznie będzie dobrze na monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film. Więc pozwól mi się dotknąć pani.
gwiazd. Ten nasz projekt Obywatel Jazz to jest taka inicjatywa, która jest hołdem tak naprawdę dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego, też próbą pokazania jej w nieco innym świetle. I tak w zasadzie podczas pandemii wpadliśmy na taki pomysł, żeby zmierzyć się z twórczością Grzegorza Ciechowskiego, która mnie osobiście jako autora tekstów oczywiście bardzo, bardzo inspirowała, ale także pierwsze płyty, pierwsze dwie płyty, a w szczególności płytę Lunatyk, gdzieś właśnie przez dziennikarzy muzycznych, między innymi ówczesnej Trójki, kojarzona i porównywali ją do właśnie twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich piosenkach, ale były rzeczywiście chyba takie, gdzie wiele osób, w tym nasi najbliżsi słuchacze też tak to gdzieś czuli. No i tak zainspirowani właśnie pewnymi podpowiedziami, a także okresem pandemii, która, jak wiemy, dla wszystkich była wielkim szokiem, ale też dla muzyków była wyjątkowo, wyjątkowo trudnym okresem. Właśnie ten czas spowodował i zaowocował, że dzisiaj się z Państwem widzimy. I teraz zagramy utwór Ocean z naszej drugiej płyty, z płyty Bez końca. To jest taka nasza muzyczna wizytówka. Chcemy po prostu pokazać Państwu, jak to się w ogóle zaczęło, jak to powstawało. I Ocean jest właśnie takim podobno nie najgorszym przykładem, który definiuje naszą muzykę, naszą twórczość. Ocean.
czasowy pobyt twój. I jak wartki rzeki nut, wpadniesz w wielki pełen innych rzek. Te autorskie utwory też się Państwu, jak słyszę, podobają. Bardzo dziękujemy. A teraz zagramy takie utwory, które w zasadzie można powiedzieć, że są erotykami. Wracamy do twórczości Grzegorza Ciechowskiego i jak się zagłębić w jego biografię, to kobiety były dla niego bardzo, bardzo dużą i silną inspiracją. A szczegóły to już odsyłam Państwa do tych niezwykle ciekawych biograficznych wątków. Zresztą ta twórczość liryczna, właśnie erotyki, no bardzo mocno jakby nasycone są tym, że czuć po prostu, że pewne emocje i kobiety po prostu napędzały jego kreatywność. Zresztą to chyba jest takie w sumie dość bardzo dla nas mężczyzn z kolei z perspektywy tutaj. Widzę, że są na sali też mężczyźni. Jest to chyba taka normalna sprawa, prawda? Że te kobiety nas inspirują. Czyż nie? Ale odpowiadają panie głównie. Thank you.
ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całą. Czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie.
czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk, twych rąk. Tak długo czekam, ale ciągle, ciągle słyszę twój głos. Twych rąk, twych rąk. Tak długo czekam, ale ciągle słyszę, słyszę twój głos, twój głos. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk, twych rąk. Tak długo czekam, ciągle, ciągle słyszę twój głos, twój głos. Tak długo czekam, nawet nagle woda pragnie twych rąk, twych rąk. Tak długo czekam, ale ciągle, ciągle słyszę twój głos.
Nakręcane ręce obejmują mnie, nakręcane nogi obejmują mnie, nakręcane usta obejmują mnie. Nakręcane ręce obejmują mnie, nakręcane nogi obejmują mnie, nakręcane ręce obejmują mnie. Jesteś żywa, bądź tak, tak. Dwa, które przed chwilą zagraliśmy, to są nowe utwory, które zaaranżowaliśmy w takiej dwumiesięcznej przerwie. Jesienią zagraliśmy 40 koncertów z projektem Obywatel Jazz, ale jak to jazzmeni, musimy się bodźcować cały czas, szukamy czegoś nowego i dołączyliśmy dwa takie utwory. I zawsze moja pani profesor z Akademii, dzisiaj tak akademicko, dyrektor zapowiedział, mi się przypomniało, zawsze mówiło, że jak się poćwiczy, to się podoba, a te utwory takie są świeże, jeszcze mam wrażenie trochę niedoćwiczone, tam mi się tam umknęło, tak nikt nie zauważył, a się podoba. Coś nie tak. Dziękujemy. Ja myślę, że to jest, wiesz, ten... Kokietuje, no, dzień kobiet, no. Tak, tak, tak. To jest ten, wiesz, ten, nie chcę to powiedzieć, stres, ale... Po prostu, jak nas tak pan dyrektor ładnie zapowiedział, to poniekąd czujesz się taki wywołany może Maciek do tablicy. Nie wiem, jakbyś doktoratu bronił albo coś, wiesz, w tym stylu, nie? Nie przypominaj. Faktycznie tak z Radkiem blisko współpracujemy, że... Nie? Nie? Co? Chcesz mówić? Chcesz powiedzieć o tym... O tym, co przed chwilą właśnie powiedziałeś. Czyli razem właśnie się broniliśmy miesiąc temu. Jesteśmy doktorami. Widzisz? Dobry news. Facebook miał rację, bo wrzuciłem post o tym, że obroniłem doktorat. Przebiło wszystkie płyty, które wydaliśmy. W trio wydałem płytę w międzynarodowej wytwórni, to nawet połowa lajków nie była taka, takiej ilości nie było jak przy informacji, że obroniłem doktorat. Ale muszę Państwu przyznać, że te informacje o płytach są dla mnie dużo ważniejsze. O tym, że możemy grać, możemy koncertować i że wracamy. Dziękujemy bardzo za ufanie, za tak liczne przybycie, bo są obawy, znowu nadszedł taki moment, gdzie wielu naszych kolegów nie gra tych koncertów znowu obecnie, już nie z powodu pandemii. I faktycznie się tak zdarza, że znowu artyści muszą poczekać. Wiadomo, że to wszystko jest ważne, co się wokół dzieje, ale wczoraj też publiczność miała takie odczucia, że bo sami mieliśmy trochę tak, też jesteśmy w tym, przeżywamy i taką wątpliwość, tudzież brak przestrzeni w głowie na artystyczne uniesienia. Ale wczoraj właśnie te wątpliwości zostały rozwiane, bo mimo wszystko potrzebujemy takiej odskoczni, potrzebujemy tego, żeby poczuć normalność właśnie może na tym koncercie właśnie, kiedy możemy się oderwać od tej rzeczywistości i cieszymy się, że Państwo też tak czują i my też za to bardzo dziękujemy. Wróćmy do kwiatów.
nie brzmi banalnie kilka słów o miłości. I niech nie brzmi banalnie kilka słów o miłości. I niech nie brzmi banalnie kilka słów o miłości. I niech nie brzmi banalnie kilka słów o miłości. Słowa rzucone w przestrzeń, te, które chcę ci powiedzieć. Słowa te, które chcę ci powiedzieć, zostały wyświechtane tak łatwo, zużywają się. Słowa zwrotne, segregowane, z wysypisk odzyskam je, by ponownie zaczęły brzmieć. I niech nie brzmi banalnie kilka słów o miłości. I niech nie brzmi banalnie kilka słów o miłości. I niech nie brzmi banalnie kilka słów o miłości. I niech nie brzmi banalnie. Słowa odwracane, znaczenia, znaczenia przekłamywane. Znaczenia, znaczenia sfałszowane. I prawdy zapomniane, urywki hymnu, maski zakładane, słowa cyniczne, słowa zmarnowane, urywki hymnu, maski zakładane, słowa cyniczne, słowa zmarnowane. Wróćmy do krwiobiegu słów. Wróćmy do krwiobiegu słów. Wróćmy do krwiobiegu słów. Bardzo, bardzo dziękujemy. To była absolutnie premierowa sytuacja, bo to jest piosenka, której nie znajdziecie Państwo na żadnej z tych płyt, którą dzisiaj przywieźliśmy. To jest nowy utwór. No, szczerze powiem, że gramy go po raz drugi. Pierwszy raz był wczoraj, przepraszamy, no, gdyby jakoś to inaczej pokładało. Absolutna premiera byłaby u Państwa. Ale i tak jest to dość świeża kompozycja. Cieszymy się, że zostaje tak ciepło przyjęta.
I teraz kolejny utwór, który w zasadzie pozostaje w temacie miłości i w taki bardzo właśnie zmysłowy sposób wyrażonej właśnie przez Grzegorza Ciechowskiego. W piosence, której tytułu nie zdradzę, bo ta wersja, ta nasza aranżacja początkowo w ogóle tego utworu nie sugeruje, więc nie chcę po prostu psuć Państwu niespodzianki. Nie spał nikt od lat. Na łóżku wziętym na godziny dwie. Przecięły się orbity planet nam. Nikt katastrofy nie przewidział tej. Raz na milion lat tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie nagle wiemy, że świat zmienił się i nie ma odwrotu. I nie ma odwrotu.
czy zdajesz sobie sprawę z tego, że deszcz meteorów moich w tobie gna? Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie nagle wiemy, że świat zmienił się. Świat zmienił się. Świat zmienił się. Świat zmienił się. Chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, nie pytaj mnie.
dlaczego z inną nie? Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie? Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klą, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj.